Dobra, mamy 5 poziomów zrobionych na 100%, tak więc tutaj naprawdę bardzo ładnie żeśmy się spisali. Więc nadszedł czas na zbierzenie się z ostatnim poziomem przed bossem tej oto krainy. I w końcu trzeba będzie zagadać z tym typem, bo on tutaj już czeka, czeka i się denerwuje. Niczego nie ruszam i tak niech pozostanie. Bo jeszcze mi zepsujesz kamerę i wtedy będziemy źli na samych siebie. A chyba tego nie chcesz. Nareszcie! Mój portal znów działa! Wpadnij odwiedzić mnie w klubie Tiki! Dobra, idziemy do tego klubu Tiki, bo inaczej się zesrasz. Stopiony krater. Lecimy z koksem. Ostatni poziom z tego świata. Okej, okay, tak więc na samym starcie, jak widzimy, tutaj mamy potężne dymy, bo mamy tutaj głuźców, skrzynkę zamkniętą oraz tego oto miłego pana, który tutaj na nas czeka. Niestety to będzie pierwszy poziom, którego nie zrobimy na 100%, ponieważ żeby zrobić tu 100%, potrzebujemy odblokować inną postać, którą mogłem troszeczkę oszukać, jeżeli chodzi o wersję oryginalną. Natomiast w wersji Reignited Trilogy spaczowali to, wiadomo o co chodzi i nie będę mógł sobie niestety zrobić tutaj od razu 100%. A szkoda. Nosorogi atakują, ale nikt nie chce opuścić klubu Tiki na wystarczająco dużo czasu, by móc się ich pozbyć. Widzisz, nosorogi atakują wasz klub dlatego, że po prostu, nie wiem, może was lubią z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Ciężko mi jest stwierdzić. Ale sam sobie poziom jest po prostu epicki. Bardzo lubię jakby tutaj scenerię, jak i w ogóle fabułę tego poziomu, że tu się wszystko skupia na mieszkańcach, którzy zostali zaatakowani przez nosorogów oraz inne dziki, guźce czy inne tego typu kreatury. No i naszym zadaniem jest po prostu oczywiście ocalenie całej tej krainy, by po prostu nie było żadnego problemu. Jak sami zresztą widzicie na obecnie załączonym obrazku, co tutaj się odpierdziela. Riki Tiki i kasztanki. <laughs> 24 jądra. Okej, okay, czyli nikt nie będzie mógł sobie zrobić jajecznicy, co oczywiście jest bardzo dobre, bo przy okazji uratujemy dzieci smoków, czyli no zyskamy respekt, innymi słowy. Pay to respect. Spyro, pilnuj, by iskier twoja ważka miał się dobrze. Jeśli podupada na zdrowiu, podpiecz jakieś stworzonko jak ten ślimak pode mną, by uwolnić motyla. Dobra, po co ty mi o tym gadasz? Wiem o co chodzi. Ja pierdzielę, no kurczę pieczone. Zoe, ogarnij się. Tutaj mamy w ogóle parodię Indiana Jonesa, ponieważ no, mamy tutaj właśnie tych nosorogów, którzy mają lasso i chcą nam po prostu w dupę przyrżnąć. No ewentualnie, jeżeli my chcemy się tutaj sprzeciwiać lub sprzeczać, to możemy równie dobrze podpiąć to pod parodię Belmontów z Castlevanii, gdzie również mieli bicz. Tak więc no, okej, możemy również to do Castlevanii przyrównać i nie wiem kiedy będzie Castlevania, nie zadawajcie mi takich pytań. No i przy okazji fabuła też tego poziomu polega na tym, że musimy zdobyć klucz, żeby, jak widzicie, skrzynkę otworzyć. Sam sobie poziom, jak widzicie, jest krótki, tak więc nie ma co tutaj za bardzo zwiedzać, a szkoda, naprawdę wielka szkoda. Weź to jajo, rozdawali je wczoraj wieczorem w klubie Tiki. Kędzior. Na zdrówko. Spokojnie. Mogę ci wytrzeć nosek, jeżeli chcesz. No i tak to właśnie się prezentuje, że w klubie Tiki znaleźli takie oto jajo i nie wiadomo co chcieli z nim zrobić, kurde, z bareźnicy jedni. A biedne smoki by płakały, gdyby ich dzieci zostały ukatrupione w taki sposób. Informuję, że sierżant Lot przybywa obecnie na bardzo ważnej misji z Sakratami. Przykro mi, czarownica. Czarodziejka miało być. Poza tym Sergeant Bird, no niestety, ale
nie będzie tutaj na razie grywalny. W ogóle, przedstawię wam glitcha. To jest, tylko jest możliwe w wersji oryginalnej, który polega na tym, że możemy jakby troszeczkę zgliczować to miejsce i w momencie, kiedy teraz jestem na samym czubku, to w oryginale bym już przyszedł do poziomu Sergeant Berta. Niestety w Reignited Trilogy spatchowali coś takiego, więc nie ma możliwości oszukania tak systemu. A szkoda. W samą porę, Spyro! Przez te wrota właśnie przebiegło dwóch złodziei jaj. W sumie to zapłacili mi, żebym nie zdradził ich kryjówki, ale to nieistotne. Pozwolę ci przejść przez bramę, żebyś mógł ich dopaść oczywiście za drobną opłatą. Weź zamknij już tą mordę z tą drobną opłatą. Dziękuję, Spyro! Powodzenia w łapaniu tych podłych rzeźnieszków! Jesteś smokiem poszukującym smoczych jaj? Akurat widziałem dziwnego osobnika trzymającego jedno z nich. O, tam! Dobra, skoro o tam, no to lecimy z koksem. Lecimy go, kurde, złoić teraz. Nie ma to tamto, nie będziemy się tutaj oczywiście szczypali z nim. No co on sobie wyobraża, co on myśli, że jest jakby zabawny? Co ty, gościu, myślisz, że ty jesteś zabawny, bo ty smocze jaja ukradniesz? Ty wiesz w ogóle, co ty robisz? Ty tylko powodujesz, że jesteś jeszcze większym śmieciem. O, i przy okazji dobyliśmy skill pointa. I życie dodatkowe, czyli mamy 16 żyć. I bardzo mi się to podoba. A teraz poszukujmy tego śmietnika, który porwał dzieci smoków. Za grosz honoru nie masz. Tfu na ciebie, gościu. Znaczy w ogóle gościu, w ogóle nie jesteśmy na ty, zacznijmy od tego. Ja jestem, kurde, bardzo szanowanym smokiem w świecie smoków, a ty jesteś taką popierdółką, która służy jakiejś tam odklejonej od rzeczywistości czarownicy. Heh. Nie ze mną te numery. Co ty myślisz, że ty sobie dasz radę? Chłopie, jak ja cię znam na wylot, ja wiem, jaki ty jesteś słabiak. Zaraz cię tutaj dorwę i się skończy babci sranie. Oczywiście za dzieciaka, kiedy pierwszy raz grałem w Spyro 3, to nie licho mnie denerwowali oni, aczkolwiek teraz nie są oni aż tacy straszni, ponieważ jak widzicie, no z czasem jestem w stanie ich dogonić. Nawet zaraz zobaczycie, że ich dogonię. Mówiłem, Moira. Bardzo ładne imię. Tak jak piesek, kurde, szuka swojego ogonka. Hej, patrz! Jeszcze jeden! Był naprawdę szybki. Może złapiesz go, jeśli uruchomię turbonapęd. To uruchom ten turbonapęd, gościu. To zaraz go dorwę i mu pokażę, gdzie raki zimują. O, patrz, teraz jak go pociśniemy. Chodź tutaj, czerwony dupku. Nie, jesteś tak czerwony jak ta, dupa pawiana. I to tego z Jamłasica oczywiście, więc... No. To było bardzo szybkie. Kermit. Kurde, czemu niektóre smoki jak psy się zachowują? Nie mam zielonego pojęcia. No i przy okazji zabraliśmy klejnociki, które tutaj nam zalegały. Ja, warto tutaj wyczyścić ten teren, bo my już tutaj nie wrócimy. W sensie do tego poziomu będziemy musieli wrócić, bo będziemy musieli backtracking zrobić. Aczkolwiek do samego w sobie poziomu już nie wrócimy, w sensie do tej sekwencji, bo nie ma po co, skoro zrobiliśmy tutaj 100%. No i dobra, no to lecimy teraz tutaj, bo brama nam się otworzyła do początku poziomu. I myk! Ta animacja otwierania klucza jest po prostu bezbłędna, bardzo mi się ona podoba. No i poziom mamy skończony w 69%. Mam nadzieję, że żadne tutaj zboczeńce nie oglądają tego oto filmu, dlatego że na widok tej liczby prawdopodobnie wam jest mokro w majtach. Więc mam nadzieję, że tym razem swoje zapędy zachowacie dla samych siebie. No i jesteśmy z powrotem. W taki oto sposób z tym poziomem się żeśmy łatwo uporali, więc został nam już tylko ostatni poziom przed bossem. Czyli siódmy poziom, między innymi. W sumie technicznie 7 z 8, ponieważ ósmy poziom to jest Sparks, bo wiadomo, bossów to za bardzo nie liczymy jako poziom. I czas na słoneczną rezydencję. Ostatni poziom w tym świecie. Ja pierdzielę.
No i rozpoczynamy słoneczną rezydencję. Bardzo miły dla oka poziom. I zaczynamy również od podpalenia krzaczków, dlatego że za nie dostajemy skill pointa albo punkt tego. Nie kontrolny, tylko no, punkt umiejętności. Ojej, o mamo, pomożesz nam? Stado rozjuszonych nosorogów splądrowało miasto i porwało burmistrza. No, siema Jurek, gościu. Słuchaj, pomogę tobie, ale oczywiście za drobną opłatą. Nie no, tak na serio, to jestem takim gościem, który ci pomoże za darmo, bo ja nie jestem łasy na kasę. W przeciwieństwie do pewnych ludzi, którzy nie widzą po prostu czubka swojego nosa, bo ich ego uderzyło im totalnie do głowy. I nie mówię tutaj o panu Zakolnikow TV, tylko mówię tutaj właśnie o tym oto oblechu, który widzi wszędzie kasę tam, gdzie nie powinien jej widzieć. Tak więc no. Swoją drogą pozbieramy sobie tutaj trochę tych żab, żeby mieć jak najwięcej żyć, no bo my chcemy mieć jak najwięcej żyć. Może nawet w tym let's play uda mi się zdobyć 99 żyć, kto wie. Bardzo byłoby to fajne, aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli tak się nie stanie. Ale będę się starał. Okazaliśmy tym osiłkom. Gdyby nie fakt, że było ich dwóch, dawno bym się z nimi rozprawił. Ta, ty byś się z nimi rozprawił. Ha, srają muchy, będzie wiosna. W sumie to już mamy wiosnę, więc srają muchy. A przynajmniej srających much jeszcze nie widziałem. Ale miejmy nadzieję, że kiedy się ujrzę. I będę wam mógł to udokumentować. Gościu, nie szkoda ci kurczaka? Ja pierdzielę, ty chciałeś mi pałką od kurczaka zarąbać. No gościu, szanujmy się. Szanujmy kurde się. Nie wolno tak robić. Nie szkoda ci jedzenia? Nosorób jest za duży na użycie szarży. By go podpalić, wciśnij atak. Okej, okay, szkoda, że ty mi o tym wspominasz w momencie, kiedy się z nim rozprawiłem, ale no, doceniam intencję. Chciałaś mi pomóc, więc ja to jak najbardziej doceniam. I nie widzę w tym problemu. Dawaj jajo, Vanessa. A nie, to chyba Vanessa była tą przyjaciółką tej Fredki z Finasza i Ferba. A może Stefani? Nie wiem, kurde. Nie pamiętam, kto to był. Chyba Vanessa to była córka Dundersztyca. Ale ręki se nie dam uciąć. Lecimy teraz, kurde, tym wirem do góry. Mamy tutaj trochę klejnotów. Przyznam, że za dzieciaka nie pamiętałem, że w ogóle są tutaj klejnoty, jeżeli chodzi o oryginalnego Spyro trójkę. Więc było trochę zabawnie. No i trzeba się tam do góry dostać, jak sami zresztą widzieliście, więc powtarzamy jeszcze raz tę sekwencję w trybie natychmiastowym. W ogóle fajna tutaj ta szachownica jest. Jako podłoga. Bardzo mi się ona podoba. Podoba mnie się. Daję okejkę. No i jesteśmy na drugiej stronie. Gdzie tu chyba w oryginale życie było. A może nie było? Miles! Co ty tutaj robisz? Przecież dostałeś wpierdziel od Zakolaka. Co ty tu w ogóle robisz? A dobra, to nie ty. To nie ten Miles. To nie o tego Milesa mi chodziło. Zium! I mamy co nasze. Cześć, Spyro.
Spyro. Za każdym razem, gdy pacnie cię wróżka o tak, twój postęp zostanie zapisany. Jeśli wpadniesz w kłopoty, wrócisz do ostatniego miejsca, gdzie cię pacnięto. Wszystko fajnie, że mnie pacnęłaś, ale no mogłabyś przeprosić za to, nie? Bo to jest karygodny czyn. W świecie smoków nie wolno czegoś takiego robić, bo to jest profanacja dla smoka. Tak tylko chcę przypomnieć. Okej, okay, nie wiadomo co się z tą kurą stało. Nie chcę nawet wiedzieć co ten Rhinox z nią zrobił, ale mam nadzieję, że wyszła z tego cało. Dzięki za pomoc, ale jeszcze chwila i bym sobie z nim sam poradził. Ta, choracy, weź ty tam, kurde. Utkaj maczando, bo ty byś się z nim nie poradził, więc tam idź sobie stąd. Dziękujemy za uratowanie miasta. Jako burmistrz wręczam ci jedno z naszych słynnych jaj gigantów. Okej. Okay. Proszę mi daj to. Jajo gigantów. Okej, okay, jest to Sanders, więc teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o Sunny Ville. To najbrzydsza kura, jaką w życiu widziałem. Najbrzydsza kura, jaką w życiu widziałem, aha. To tam spierniczaj stąd, burmistrzu Leo. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale Sanders, ten smok, którego przed chwilą uratowaliśmy, jest odniesieniem się do pułkownika Sandersa z KFC. Tak, dosłownie to o niego chodzi. Naprawdę, nie żartuję. No i przy okazji mamy skill pointa, tak więc jesteśmy tutaj, że tak powiem, załatwieni, więc nadszedł czas na moją ulubioną sekwencję w Spyro 3.